trafiliście na ten film, bo chcielibyście zobaczyć, jak przymierzam 5 kilo ubrań z chińskiej strony, jesteście ciekawi, jak wyglądają zakupy z sieciówki za kilka tysięcy złotych, trafiliście idealnie, nie wyłączajcie odbiorników. Dzień dobry, dobry wieczór, z tej strony Uba. Uba, Żaneta. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Mamy rok 2021. Bardzo wielu z nas zdaje sobie już sprawę z takich rzeczy jak globalne ocieplenie, zanieczyszczenie planety, wykorzystywanie pracowników w krajach rozwijających się. Wszystko wygląda dobrze, ludzie są coraz bardziej świadomi, ale zawsze jest jakieś ale. Jeżeli oglądacie content lifestyle'owy albo interesujecie się modą, na pewno widzieliście na YouTubie mnóstwo filmów pod tytułem haul z chińskiej strony, na przykład z Shein. Platformy takie jak na przykład TikTok również są pełne tego rodzaju contentu. Na przykład krótkie filmiki z tego, jak młodzi ludzie wysypują tę masę ubrań, którą dostali na przykład z Shein. I wiecie, co mnie w tym chyba tak najbardziej dziwi? Jeżeli chodzi o TikTok na przykład, głównym targetem tej aplikacji jest Gen Z. I wydawało mi się, że to pokolenie już jest takie bardzo świadome ekologicznie. Często zwracają uwagę na to, skąd pochodzą ich ubrania. Bardzo często decydują się też na zakupy w lumpeksach. Kolejną kategorią filmów na przykład na YouTubie, które mnie dość martwią, są filmy, które przyciągają nas takimi tytułami jak na przykład wydałam 5000 zł w Zarze. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że tego rodzaju kanały oparte są na ciągłym pokazywaniu nowych rzeczy i jeżeli nie będzie nowych ciuchów, to po prostu nie będzie materiału na nowy film. Widzę też plus w tego rodzaju filmach, że dla nas lepiej jest zobaczyć te ubrania na prawdziwej sylwetce, niż na przykład na modelce na stronie internetowej, bo łatwiej będzie nam sobie wyobrazić, jak te ubrania mogą wyglądać na nas. No i w sumie tyle z plusów. A minusy? Jest ich cała masa. Po pierwsze, konsumpcjonizm do granic możliwości. Oglądając takie filmy, cały czas czujemy presję, żebyśmy sami musieli ciągle coś nowego kupować. Jeżeli nie mamy czasu na to, żeby ciągle kupować, albo nas na to nie stać, to czujemy się gorsi. Czujemy się, jakbyśmy byli 3 kroki albo nawet 10 kroków za influencerami. I te pokazywanie takiej ilości ubrań i zamówień normalizuje przekonanie, że każdy człowiek co tydzień powinien dostawać nową pakę z ubraniami. Zakładam, że większość ciuchów, które są zamawiane do filmu, żeby robić hole, są potem odsyłane. Jeżeli influencerzy za te ubrania nie zapłacili, no to tak naprawdę kogo byłoby stać, żeby co miesiąc wydawać kilkanaście tysięcy złotych na ubranie z sieciówek, a jeśli kogoś stać, kto ma tyle miejsca, żeby to wszystko trzymać? Takie zachowania generują ogromną ilość śladu węglowego. Po co? Po nic. Zamawiamy ciuchy, pokazujemy na filmach i je odsyłamy. I tak naprawdę nic z tego nie ma, a ludzie, którzy Was oglądają, influencerzy, będą powielać Wasze zachowania, szczególnie jeżeli nie są świadomi albo są młodzi i to będzie im też generować wielką kupę poliestru w szafie. Okej, ponarzekaliśmy na influencerów, przerzućmy się teraz na moją inspirację, jeżeli chodzi o ten film. Shein. Czym tak naprawdę jest Shein? Dla tych, którzy nie wiedzą. Jest to platforma e-commerce, która została założona w 2008 roku i szczycą się tym, że ich ubrania są tanie, każdego na nim stać oraz tym, że wrzucają około 1000 nowych modeli dziennie. Shein jest chyba najgorszym i najbardziej fast ze wszystkich fast fashion. Na stronie Shein możemy przeczytać, iż Shein promuje bezpieczne, sprawiedliwe i przyjazne środowisko pracy dla wszystkich oraz że działając w sposób nienaruszający równowagi ekologicznej i używając przyjaznych środowisku tkanin, robimy co w naszej mocy, aby nasza planeta była nadal piękna i służyła nam tak długo, jak to tylko możliwe. Piękne słowa to jest coś, co każdy z nas, kto przejmuje się losami naszej planety, chciałby usłyszeć, ale czy jesteśmy w ogóle w stanie zweryfikować, czy Shein naprawdę działa w zrównoważony i ekologiczny sposób, produkując z przyjaznych naszej planecie tkanin? Nie. Shein nie podaje nawet, gdzie dokładnie
produkuje swoje ubrania, w której dokładnie fabryce. Jeżeli chodzi o kwestię bycia przyjaznym planecie, powiedzcie mi, czy jesteśmy w jakikolwiek sposób w stanie to zweryfikować. Ponieważ Shein tylko napisało, że są przyjaźni, produkują z przyjaznych planecie tkanin, ale nic więcej. Słuchajcie, większość ubrań na Shein to jest po prostu poliester. I nigdzie nie ma wyszczególnionego, że jest to poliester na przykład z recyklingu. Kolejnym grzeszkiem Shein jest podkradanie projektów od niezależnych projektantów. Jak to się na przykład stało w roku 2017, kiedy to Shein ukradło projekt marki Self Love Brings Beauty założonej przez Felicity Hayward. I wiedząc to wszystko, nawet takie najbardziej podstawowe informacje na temat Shein, jeżeli słyszę kogoś albo oglądam film, w którym ktoś mówi: o mój Boże, kupiłam sobie sukienkę z Shein za $4, jest super, nie ma sensu gdzie indziej kupować, tam są ubrania, które są trendowe, są bardzo tanie, więc wszyscy kupujcie w Shein. Skręca mnie po prostu w żołądku. I troszeczkę staram się uspokoić, jak słyszę coś takiego, bo rozumiem, że nie każdy ma świadomość, jak i skąd te ubrania pochodzą i w jaki sposób są produkowane. Więc i tak większość konsumentów, nie oszukujmy się, będzie kierowało się tym, żeby kupić jak najwięcej i jak najtaniej. Oczywiście nie wszystkich również stać na to, żeby robić zakupy w markach, które produkują etycznie. I niestety ubrania te kosztują dużo, dużo więcej niż ubrania z sieciówek, ale wiedzcie, że jeżeli cena w sieciówce jest niska, to ktoś za to na którymś stopniu produkcji musiał zapłacić. Często słyszę też argumenty, że zakupy w Shein są proste, ponieważ możecie sobie ściągnąć apkę albo wejść na stronę, nie wychodząc z domu, robicie zakupy, zamawiacie i paczka przychodzi do Was do domu. Nie wszyscy mają czas na to, żeby na przykład chodzić po lumpach albo po sklepach. I tutaj z tą kwestią się nie zgodzę. Dlaczego? Shein stosuje takie brudne praktyki tego, żebyście ciągle na tej stronie byli. Po pierwsze, 1000 sztuk nowej odzieży dziennie. Po drugie, wszędobylskie reklamy, czy to na Facebooku, Instagramie, czy pop-upy, które będą Wam wyskakiwać na telefonie, jeżeli macie apkę. Więc sumujcie sobie ten cały czas, kiedy siedzicie na Shein. Jeżeli wejdziecie na stronę Shein, to nie wyjdziecie z niej w 5 minut, bo jest tyle różnych rzeczy tam, że będziecie ją przeglądać przez 2-3 godziny. Pomyślcie też, że za każdym razem, jak dostajecie notyfikację od strony Shein albo reklamę z jakimś fajnym zdjęciem sukienki, która jest teraz modna, to od razu Was to rozprasza i klikacie w to i przeglądacie na przykład, nawet nie mając zamiaru kupić niczego, przez 5, 10, 15 minut. Sumujcie sobie ten czas i pomyślcie, ile tego wyszło i w tym samym czasie moglibyście, nie wiem, robić cokolwiek innego. Moglibyście spać, czytać książkę, grać w grę, pójść do lumpa, przejrzeć sobie strony z modą etyczną, a jeżeli macie taką możliwość, możecie iść i zarobić w jakiś tam sposób pieniądze, żeby kupić coś, co jest wyprodukowane bardziej etycznie. I tutaj oczywiście rozumiem, że nie każdy sobie może na to pozwolić, dlatego mówię, że osoby, które mogą. Dla mnie samo kupowanie i bycie ok z kupowaniem w Shein to jest taka trochę hipokryzja, bo z jednej strony walczymy o dobre prawa pracownika w krajach, w których mieszkamy, chcemy być uczciwie traktowani, a jesteśmy ok z tym, że kupimy sobie sukienkę za $4, którą otrzymało nam jakieś dziecko z kraju rozwijającego się, dostając kilka centów wypłaty na dzień. Dla mnie to jest po prostu lenistwo, jeżeli chodzi o szukanie, lenistwo, jeżeli chodzi o chęć zdobywania informacji na ten temat i takie uprzywilejowanie, że człowiek na przykład z Europy nie zastanawia się, co się dzieje z ludźmi z tych krajów, którzy produkują dla nich te tanie produkty. I powiem Wam tak. Następnym razem, jeżeli będziecie mieli ochotę na to, żeby kupić sobie coś właśnie z chińskiej strony, coś, co jest trendy i nagle potrzebujecie tej sukienki, stańcie przed lustrem, spójrzcie sobie w oczy i zapytajcie się, czy jesteście ok z tym, że tam właśnie siedzą ludzie i dzieci w okropnych warunkach, mają niesamowicie niskie pensje, są wykorzystywani
po to, żeby wam właśnie tę sukienkę odszyć. Czy bylibyście ok z tym, żeby wasze dzieci były wykorzystywane w ten sam sposób, żeby odszywać sukienki na przykład dla Amerykanów? Nie sądzę. Jeżeli chodzi o kwestię ekologiczną, nie tylko etyczną, ubrania z Shein wiecie jak jest. Macie zdjęcie na stronie, zdjęcie to jest jedno, a rzeczywistość to jest drugie. I znamy mnóstwo takich przypadków, kiedy jakaś piękna sukienka balowa wyglądała niesamowicie, potem przychodzi i jest kupa. Oczywiście te ubrania kosztują dość mało, przychodzą do nas z Chin. I nie ma sensu w ogóle ich odsyłać. Bardzo mało osób decyduje się na to, żeby zapakować je z powrotem, iść na pocztę i odesłać je, żeby dostać pieniądze z powrotem, bo nie wiem, 4-10 dolarów nikomu się nie chce, tak? I dzięki temu, właśnie dzięki temu, dostajecie coś, co nie wiecie, jak będzie wyglądać. Przyjdzie do was, nie będzie wam pasować, bo jakość jest zła, bo rozwali się po pierwszym praniu, bo w ogóle to odbiega od rzeczywistości przedstawionej na zdjęciu i albo ten kawałek poliestru wyląduje w waszej szafie gdzieś na rogu i będzie tam leżał i to nie będzie się rozkładało przez następne lata, albo wyląduje od razu na śmieciach. Więc cały ten proces od odszycia tego przez osoby, które były tam wykorzystywane, do tego cały ślad węglowy, żeby przetransportować to do waszego kraju, po to, żebyście od razu wyrzucili rzecz na śmieci. I oczywiście stracili pieniądze. I oczywiście inne sieciówki nie są absolutnie święte, ale zauważyłam, że takie większe, bardziej znane firmy są łatwiejsze do zweryfikowania i jest też nacisk ze strony społeczności na to, żeby byli bardziej transparentni, jeżeli chodzi o informacje z czego i jak produkują. Nie jest idealnie, ale jest troszeczkę lepiej. No i właśnie, niektóre sieciówki kuszą nas swoimi ekologicznymi kolekcjami. Czasem zdarza się, że jest to po prostu greenwashing i nic więcej, ale lepiej chyba jest już kupić sobie z tej greenwashingowej kolekcji coś w H&M-ie, niż kupować coś z Shein, bo Shein ma absolutnie wywalone na te kwestie i nie robi żadnych ekologicznych kolekcji z tego, co się orientuje. A nawet jeśli napisaliby, że kolekcja jest ekologiczna, to nie dadzą wam informacji, co zrobili, żeby ta kolekcja była uznana za ekologiczną. Wróćmy się teraz kilka lat wstecz, kiedy to właśnie sieciówki królowały w naszych życiach i niestety to właśnie one są winne temu, że cały czas czujemy, że musimy kupować coś nowego. Jak to się dzieje? Na przykład takie sieciówki jak Zara cały czas zmieniają swoje wystawy, a szczególnie tę główną wystawę, jak się wchodzi do sklepu. Więc może się okazać, że wejdziecie sobie do tego sklepu dzisiaj, kupicie sobie coś, co jest najbardziej trendy na pierwszym manekinie, jak się wchodzi, pójdziecie do Zary za tydzień, tej kolekcji już w ogóle tam nie będzie, będzie coś zupełnie innego i poczujecie się, że już nie jesteście w trendach, bo to, co było w trendach tydzień temu, tego już nie ma, jest coś nowego, więc pomyślicie, ok, żeby nadgonić trendy, muszę sobie kupić teraz znowu coś z tej nowej kolekcji. I poruszę tutaj jeszcze jedną kwestię takiej walki pokoleń pomiędzy millennialsami i Gen Z, która odbywała się głównie na TikToku. I wyjdę tutaj na paskudnego starego millennialsa, ale kłótnie, jakie się tam odbywały, jeżeli chodzi o modę, a szczególnie ta kłótnia skinny jeans versus baggy jeans, nie pomaga w tej sytuacji absolutnie. Więc o co chodzi? Gen Z zaczęło nabijać się z millennialsów, że oni noszą skinny jeans, czyli te spodnie rurki obciśnięte i że to już jest obciach i młodzi ludzie takich spodni nie noszą i po tym można poznać millennialsa. No i właśnie, co jest idiotycznego w tym całym sporze? I znowu, taką mam nadzieję, że Gen Z zmieni ten świat, bo my, milenialsi, powoli odchodzimy do lamusa i że będą bardziej ekologicznie zorientowani, a tu rozpoczyna się kłótnia o to, jakie spodnie należy nosić i jakich nie i że spodnie jednego kroju są już totalnym obciachem. Słuchajcie, to w ogóle nie pomaga naszej planecie, bo co mamy teraz zrobić z tymi wszystkimi spodniami, rurkami, które kupiłyśmy przez ostatnie 10 lat? Mamy je wyrzucić i potem zamówić sobie kolejne 5 par szerokich jeansów z Shein. Wiem, o co chodzi, jeżeli przychodzą młodzi ludzie, oni mają swoje trendy i uważają, że ktoś, kto jest starszy, to już jest obciachowe, rozumiem. Ale chyba teraz najbardziej obciachową rzeczą jest to,
żeby podejmować decyzje zakupowe, nie myśląc o planecie i o ludziach, którzy to produkują. A ta cała zmiana trendów i nacisk społeczny na to, żeby cały czas je doganiać, ma okrutne konsekwencje, jeżeli chodzi o naszą planetę. Przemysł odzieżowy to druga po petrochemii branża najbardziej szkodliwa dla środowiska. Fundacja Ellen MacArthur przeprowadziła badania, według których na świecie co sekundę na wysypisko trafia śmieciarka pełna tekstyliów. Produkcja mody odpowiada obecnie za 10% emisji dwutlenku węgla. Barwienie tkanin jest drugim co do wielkości źródłem zanieczyszczeń wody na świecie. Tych rzeczy można by naprawdę wymieniać przez 3 godziny. Głównym winnym tutaj są te wielkie koncerny, ale my, jako konsumenci, też mamy realny wpływ na to, co te koncerny będą produkować, jak będą produkować i to, co my będziemy wytwarzać, jeżeli chodzi o na przykład nasze śmieci. No i teraz bardzo ciekawy moment, opowiem Wam moją historię. Od tego, jak byłam w miarę zero waste, do totalnego zakupoholizmu, aż do momentu teraz, kiedy wydaje mi się, że jestem dość ogarniętą osobą. Więc tak, sięgnę pamięcią do liceum i na studia. Wtedy byłam w miarę zero waste ze względu na bardzo ograniczone fundusze. Kupowałam rzeczy na wyprzedażach, szczególnie w H&M-ie, ale bardzo, bardzo rzadko, ale uwielbiałam też lumpeksy. Jak wiecie, byłam na SP, studiowałam tkaninę i ubiór, więc umiałam szyć, miałam dostęp do fajnych maszyn, kupowałam rzeczy na lumpach, to było artystyczne, fajne, niepowtarzalne, przerabiałam sobie te rzeczy i tak sobie żyłam. Po studiach od razu wyjechałam do Londynu i tam miałam chyba najgorszy czas, jeżeli chodzi o zakupoholizm. Nagle zobaczyłam, że stosunek mojej wypłaty do cen ubrań na przykład jest bardzo korzystny dla mnie, więc zaczęłam kupować na potęgę, jak najwięcej i jak najtaniej. To były czasy, kiedy na YouTubie królowały te wielkie hole z Primarka. O co chodziło? Influencerki chodziły do Primarka co tydzień i przynosiły ogromne torby wszystkiego i pokazywały na wizji, co kupiły. Ja wtedy zaczęłam oglądać YouTuba i byłam wręcz zafascynowana tymi filmami, oglądałam je cały czas i cały czas zobaczyłam coś nowego w ich holach i wtedy od razu po pracy biegłam do Primarka. W Londynie samym na zakupy chodzi się też w ramach relaksu. Więc zamiast pójść sobie ze znajomymi, nie wiem, na wycieczkę do parku, często chodzi się z koleżankami na shopping. Ja uwielbiałam chodzić na shopping, uwielbiałam oglądać te wszystkie rzeczy, kupować je, zbierać i gdzieś w środku chciałam sobie też odbić te wszystkie lata, kiedy po prostu na te rzeczy nie było mnie stać. I zawsze czułam jakiś wyrzut, jeżeli kupowałam sobie coś nowego, a w Londynie było mnie stać na bardzo, bardzo wiele rzeczy, bo były bardzo tanie. Mój detoks zaczął się od momentu, kiedy przeprowadziłam się do Izraela. I nie dlatego, że sama chciałam iść na ten detoks, tylko dlatego, że w Izraelu, po pierwsze, sieciówki są drogie. Są 2-3 razy droższe od cen, które na przykład widzimy w Polsce. I mówię tu o normalnych sieciówkach typu Zara, Bershka, H&M i tak dalej. Po drugie, online shopping w Izraelu prawie nie istnieje. No może teraz jest troszeczkę lepiej, ale to jest ciągle droga przez mękę. Kolejna sprawa jest też to, że w Izraelu w weekendy sklepy są zamknięte. Mówię tutaj o galeriach handlowych. W Izraelu weekend to jest piątek i sobota. W piątek do godziny tak 14 te galerie jeszcze są otwarte, potem są zamknięte aż do soboty nocy lub do niedzieli rano. Więc ten wolny czas, który macie, nie pokrywa się z godzinami otwarcia galerii handlowych, a pójście do galerii handlowej w piątek rano, kiedy wszyscy tam są, bo wtedy większość osób ma wolne, to było ponad moje siły i uwierzcie mi, pracowałam w sieciówce na Oxford Street i nie było tak źle, nawet w Boxing Day, jak tutaj jest w piątki rano w galeriach handlowych. No i z tymi zakupami to było trochę jak z cukrem. Na początku bardzo mnie to bolało, że nie mogę kupować rzeczy, a potem z czasem już nawet przestałam o tym myśleć. Oczywiście popełniłam kilka takich grzeszków, na przykład kiedy zaczął się lockdown w Izraelu i wszystko było zamknięte, zamówiłam chyba 3 pary dresów z AliExpress. Po prostu w takim emocjonalnym szale, że tylko to jest otwarte. Niestety zamówiłam. Jeżeli chodzi o takie zakupy normalne, no to nawet we wrześniu wstawiałam vloga, w którym robię haul z Primarka w Polsce.
I powiem Wam, że wstawiłam go, nie wiem dlaczego, ale czułam się już tak, że to jest troszeczkę nie na miejscu. I nie usuwam tego vloga, absolutnie, ale od razu Wam mówię, że jeżeli następnym razem byłabym w Warszawie, to już nie robiłabym hola z Primarka na YouTubie. W tym momencie już z taką większą świadomością ekologiczną bardzo ograniczam się z zakupami. I jeżeli już czegoś bardzo chcę albo bardzo potrzebuję, to robię zakupy podczas moich wizyt w Polsce, które niestety w tym momencie są dość nieczęste, bo jest dość duże ograniczenie, żeby podróżować pomiędzy Izraelem a Polską, więc nie robię zakupów. Tutaj raczej nie chodzę na shopping, nie chodzę do galerii handlowych. Dodatkowo po tym moim emocjonalnym zakupie dresów z AliExpress podczas lockdownu, powiedziałam sobie, że nie kupuję nic z żadnych chińskich stron. Odinstalowałam wszystkie chińskie aplikacje z moich telefonów, wylogowałam się i usunęłam konto ze wszystkich chińskich stron na komputerze i nawet tam nie wchodzę, żeby mnie nie kusiło, żeby nie zamówić jakiegoś kolejnego małego główienka. Wprowadziłam też do swojego życia kilka zasad i na przykład nie kupuję nigdy torebek z sieciówek. Nigdy. Tylko wolę zainwestować w torebki, które są powiedzmy drogie albo trochę droższe. I tutaj zaznaczam, robię tak tylko dlatego, że mogę sobie na to pozwolić i nie mam ciśnienia, że mam jedną torebkę, ona mi się zepsuje i potrzebuję kolejnej, inaczej nie mam niczego. Po prostu zasada jest jedna. Nawet nie patrzę na torebki z sieciówek. Koniec, kropka. To mi bardzo pomogło. Dzięki temu mam kilka torebek, które mają 7 lat na przykład. Wyglądają idealnie i będą mi służyć chyba aż do śmierci. Nie wydaje mi się, że coś się z nimi stanie. To samo jest z takimi akcesoriami jak na przykład portfele. Jeżeli chodzi o biżuterię, noszę tylko złotą, czasami srebrną. Nie kupuję już żadnej biżuterii w sklepach takich sieciówkowych. Po pierwsze, jestem uczulona na takie rzeczy, więc jak wsadzę sobie coś do ucha, co nie jest złotem albo srebrem, albo nawet będę nosić taką bransoletkę, to zaraz wszystko mi będzie puchnąć i będę mieć wysypkę. Co oczywiście nie przeszkadzało mi w tym kilka lat temu, żeby chodzić do Primarka i kupować te 10 opaki różnych kolczyków, tylko dlatego, że kosztowały funta 50. Potem to nosiłam i cierpiałam, ale stwierdziłam, że skoro kupiłam, to będę nosić. Zdarzają mi się czasem sytuacje, że przez przypadek wchodzę do jakiegoś sklepu, nawet i sieciówki, i oglądam rzeczy. Zazwyczaj, jeśli czekam na kogoś, albo to jest po drodze. Co robię, jeżeli przymierzę jakąś rzecz, bo zawsze przymierzam i to jest bardzo ważne, nie kupuję bez przymierzania i coś jest w tym nie tak. Może być tak, że tkanina nie do końca mi odpowiada, kolor mi nie odpowiada albo źle leży. Po prostu tego nie biorę. Jeżeli nie jestem co najmniej w 99% pewna, że będę to nosić, to zostawiam. Jeżeli wrócę do domu i poczekam tydzień i po prostu o tej rzeczy zapomnę, no to problem sam się rozwiązał. Jeżeli nadal myślę o tej rzeczy i bardzo, bardzo ją chcę i ciągle siedzi w mojej głowie, no to ewentualnie wtedy wrócę i na przykład rozważę to, żeby zanieść to do krawcowej, żeby mi trochę poprawiła. Ale zazwyczaj zapominam o tych rzeczach, więc rada jest taka: nie kupujcie pod wpływem impulsu, nie kupujcie nic na szybko i nie kupujcie nic bez przymierzania. Staram się też w miarę regularnie, jeżeli czas mi pozwala, przechodzić przez wszystkie rzeczy w mojej szafie i albo sprzedawać, albo oddawać rzeczy, których przez długi, długi czas już nie noszę, bo prawdopodobnie nigdy ich nie założę. I będę z Wami w 100% szczera. Ja nigdy nie będę minimalistką i już się tutaj nie oszukuję. Próbowałam, chciałam, bo uważałam, że to jest jedyna słuszna droga w tym wszystkim. Wydaje mi się, że teraz kupuję bardziej świadomie, że staram się wybierać rzeczy, które były w miarę etycznie wyprodukowane i nie kupuję już głupio. I bardzo chciałabym Wam polecić, żebyście też spróbowali, szczególnie teraz, kiedy w sklepach szaleją wyprzedaże. Po prostu nie kupujcie czegoś, co jest po prostu tanie, tylko dlatego, że jest tanie. Nie kupujcie rzeczy, których nie jesteście pewni, jeżeli chodzi o to, jak leżą, albo czy w ogóle to będziecie nosić. Nie kupujcie rzeczy na szybko, pod wpływem impulsu i zobaczycie, że nie dość, że zaoszczędzicie czas, bo wizyta w sklepie to jest dość sporo czasu, szczególnie na wyprzedażach, kiedy trzeba stać w kolejkach.
No i zaoszczędzicie oczywiście pieniądze. Chciałabym, żebyśmy sobie też zdali sprawę z tego, że nie musimy cały czas biegać za trendami. W sumie trendów tak w zasadzie teraz nie ma. Wszystko może być modne, zależy jak to nosicie. Są jakieś tam tendencje, są elementy, które na przykład pojawiają się bardzo często w mediach społecznościowych, a szczególnie na przykład na Instagramie. Nie musicie. Wyobraźcie sobie, że ci influencerzy, którzy to mają, zazwyczaj mają to tylko do filmów i od razu to odsyłają. Często mają też te rzeczy za darmo, więc nie ma sensu, żebyście wydawali wasze pieniądze na to, żeby wyglądać jak influencerzy. Oczywiście nie jest to łatwa sprawa. Z tym całym natłokiem, jeżeli chodzi o reklamy, jeżeli chodzi o internet, social media szczególnie, czujemy taką presję, że coś stracimy, że nie będziemy wyglądać dobrze na zdjęciu na Instagramie. I ja sama też nie chciałabym wam powiedzieć, nie kupujcie nigdy niczego, bo ja też sama kupuję. Róbcie jak chcecie, ale przynajmniej bądźcie świadomi tego, jakie są konsekwencje waszych zakupów. Oczywiście polecam wam wizyty w lumpach, jeżeli tylko możecie. Jeśli chcecie kupować przez internet, możecie kupować na Vinted. Vinted mnie nie sponsoruje, ale mógłby. Albo na innych internetowych sklepach second hand. No i oczywiście zanim cokolwiek kupicie, zastanówcie się, czy w ogóle tego potrzebujecie. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. W opisie pod filmem wrzucę wam kilka fajnych, przydatnych linków, więc zachęcam was, żebyście sobie rozwinęli, poczytali albo pooglądali. A w komentarzach na dole dajcie mi proszę znać, czy wy zamawiacie z chińskich stron, takich jak AliExpress albo Shein, i czy zdawaliście sobie sprawę z tego, z jakimi konsekwencjami to się wiąże i jak te rzeczy są wyprodukowane. Jeszcze raz wam dziękuję, jeżeli ten film wam się spodobał, zostawcie lajka, udostępnijcie go na swoich social mediach i zasubskrybujcie mój kanał, klikając w dzwoneczek. Dzięki temu będziecie dostawać powiadomienia o każdym nowym filmie, który pojawi się na moim kanale. Zachęcam was również do odwiedzenia moich innych social mediów. Jestem na Facebooku i na Instagramie, gdzie możecie mnie spotkać prawie codziennie. Żegnam się z wami serdecznie i do zobaczenia, mam nadzieję, w kolejnym filmie. Pa!